wiadomości, a wyborcy powinni to oceniać. Gdyby Zbigniew Sobotko został ułaskawiony, co by to oznaczało według pana? Nierówność obywateli wobec prawa i właśnie to, że są osoby w sposób nienaturalny, szczególnie chronione przed wymiarem sprawiedliwości, osoby z establishmentu, z tak zwanej klasy politycznej. I to jest jeden z powodów takiej głębokiej frustracji Polaków wobec tego.